Proszę bardzo. Siemanko wszystkim. Zapraszam Was na spacer po peronie stacji przystanku osobowego Rutkowice. Jak widzicie, peron, bo tu dalej jest krawędź peronowa, chociaż jest zarośnięta. Zaczyna się w 21 kilometrze, 500 metrze. I idziemy w drugą stronę. Jesteśmy teraz na peronie, z którego odjeżdża się w stronę Kutna. Po przeciwnej stronie, w stronę Włocławka. Proszę bardzo, 21400. To już mamy 100 metrów. I proszę bardzo, idziemy dalej krawędzią peronu. Tu akurat po prostu w tym momencie jest już rozebrany. Została tylko sama płyta krawędziowa. Proszę bardzo, czoło składu. Idziemy dalej. Jest to miejscówka klimatyczna. Tak jak mówiłem, jestem na peronie, z którego odjeżdża się w stronę Kutna, więc jestem na linii od Kutna do Torunia przez Włocławek. Proszę bardzo, 21300, więc rosnący kilometr się w tamtą stronę, w tą jest malejący, jak widać. Miejsce jest bardzo klimatyczne. Ostatni raz byłem tutaj w 2021 roku. Później jeszcze byłem rok wcześniej, czyli w 2020. Miesiąca wam nie będę mówił, bo nie chcę strzelać na przysłowiową łysą pałę. Ale zobaczcie, to już ponad 200 metrów peronu. Tam mamy przejazd kolejowy. Po lewej jest SBL-ka, która zapala się na czerwono, jak jedzie coś od strony Włocławka. Bardzo rogatki, śmiało można sobie stać przy przejeździe i patrzeć, czy się rogatki zamykają. Jak rogatki się zamykają, to wiadomo, że z której strony jedzie pociąg. Zresztą zobaczcie, dokąd są tak naprawdę lampy. Kawałek, jakby nie patrzeć, ciągną się poza znak końca peronu. Klucze gęsi. To dopiero jaki leci. Domyślacie się, czemu się trochę skupiłem tu na tej stronie. Słychać było. Po co ma mi ktoś mówić, że go nagrywam? Proszę bardzo, jesteśmy w Rutkowicach. Jak widać, peron jest stary. No ale ważne, że pociągi jeżdżą. Bo na przykład tak jak wczoraj byłem w Męskiej Woli, tam perony są typowo ziemne jeszcze. Tam jeszcze modernizacja nie dotarła.
więc tutaj jest nawet. Proszę bardzo, już mamy 21, 200, 300 metrów peronu. Część jedna, która jest wyłożona płytkami. Proszę, nawet ławeczki są. Akcja zima, piasek, rozkład. Może nie jest za duży, ale coś tam pojedzie zawsze. Tu jeszcze będzie jakieś 15-20 metrów, ale to i tak 300 metrów peronu w szczerym polu, to powiem, że wyjątkowo długi. Zobaczymy sobie, czy nic nie jedzie. Dobra, możemy przechodzić. Jak widać, peron w stronę Włocławka troszkę bardziej oddalony od przejazdu, ale trochę pospacerować nie zawadzi. I tak jak mówiłem, zobaczcie, w szczerym polu tak naprawdę zabudowania, no troszkę trzeba by było podreptać, żeby tu dojść. Tak samo z tamtej strony, też tam za drzewami, tam w oddali są zabudowania. No i tu w tą stronę to już raczej chyba nie będę szedł. Nie ma sensu. Chciałem wam z tamtej strony tak naprawdę pokazać peron, bo tutaj no to jest to samo co tam. Tylko tutaj, tak jak widać, dużo wcześniej się chyba kończy peron, z tego co widzę. Miejscówka jest klimatyczna. Nie ma za dużo ludzi, którzy by się kręcili. Proszę bardzo. Tak jak kończą się lampy, tak też chyba kończy się peron. Zgadza się, tam już dalej krawędzi nie ma. No i dobra. Pozdrawiam wszystkich.